Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja przedstawię informację o wpływie procesu technologicznego oraz temperatury przechowywania na właściwości fizykochemiczne mleka UHT. Temat ten był realizowany, czy jest jeszcze realizowany w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod tytułem opracowanie innowacyjnego mleka UHT o przedłużonej trwałości i zwiększonej jakości. Projekt jest realizowany już trzeci rok. Beneficjentem jest Spółdzielnia Mleczarska w Krajewie. Współrealizatorem, czyli podwykonawcą, jest Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Bronkowie. Temat został sprecyzowany pod kątem uzyskania produktu o długiej trwałości. Obecnie w Polsce żaden zakład nie produkuje takiego mleka. Mlekpol 6 listopada 2020 roku złożył wniosek o udzielenie patentu. Aktualnie nie wiem, jak ta sprawa wygląda na ten moment. Celem projektu było uzyskanie produktu o wydłużonej przydatności z 6 do 12 miesięcy przy zachowaniu cech zarówno organoleptycznych, jak i fizycznych. Projekt przewidywał 3 etapy. 2 etapy prac przemysłowych i jeden etap prac rozwojowych. Może wyjaśnię, jeżeli chodzi tych z Państwa, którzy nie mają na bieżąco do czynienia z takimi projektami. Prace przemysłowe to są prace laboratoryjne, badawczo-rozwojowe, ale na skalę laboratoryjne, pilotażowe. Natomiast prace rozwojowe są to już prace na zainstalowanym nowym rozwiązaniu instalacji czy urządzenia, czy wdrażaniu nowej technologii, jeżeli chodzi o parametry produkcji. To są prace już w warunkach zakładu produkcyjnego. W ramach pierwszego etapu opracowywaliśmy w warunkach linii pilotażowej parametry procesów jednostkowych na jakość mleka UHT. Analizowaliśmy w ramach tych procesów jednostkowych proces baktofugacji, proces homogenizacji, proces w żargonie mleczarskim to jest hartowania, ale obróbki termicznej poprawiającej stabilność cieplnego mleka przed jeszcze procesem UHT. W projekcie stosowaliśmy 3 poziomy mleka znormalizowanego do 3,8, 2 i 0,5% tłuszczu. Te wartości były zaproponowane z analizy rynku, jakim dysponuje beneficjent tego projektu, czyli Spółdzielnia Mleczarska w Krajowie. Tutaj Państwo widzą te urządzenia laboratoryjne. To jest urządzenie do pasteryzacji i sterylizacji. Tutaj jest homogenizator wysokociśnieniowy do 400 MPa. Możemy na nim pracować. Oraz instalacja, tamten system obróbki, wrócę, przepraszam. On nie tylko pasteryzację, bo to jest połączone sekcje ma, także tego, że po pasteryzacji wchodzimy na
proces homogenizacji, później na to tak zwane hartowanie i następnie przechodzimy na proces UHT. Czyli to jest takie urządzenie specjalne skonstruowane na takie rozwiązanie dla w jednym cyklu, że możemy cały proces przeprowadzić. I tutaj mamy skonstruowane na cel tego doświadczenia pakowanie w komorze sterylnej, gdzie do napełniania opakowań, które wykorzystywaliśmy, bo później uzyskany produkt przechowywaliśmy w trzech temperaturach 20, 30 i 50 stopni w testach trwałościowych i w 20 stopniach przez 20 miesięcy, w 6 stopniach przez 6 miesięcy i w 50 stopniach przez okres jednego miesiąca. W przypadku tych testów, gdzie przechowywanie było 12 i 6 miesięcy, analizy wykonywaliśmy w odstępach jednego miesiąca dla temperatury 50 stopni. Analizy wykonywaliśmy raz co tydzień, nie, pięciokrotnie, bo surowiec świeży i pięciokrotnie. Zróżnicowane opakowania są dlatego, że ponieważ do oceny organoleptycznej i były wykorzystywane opakowania szklane, ponieważ stwierdziliśmy w wcześniejszych doświadczeniach, że opakowania te plastikowe niestety w dłuższym okresie, po okresie gdzieś tam kilku miesięcy, około 6 miesięcy, wpływały znacząco na cechy organoleptyczne. Natomiast fizykochemia tam się w żaden sposób nie zmieniała. Dlatego też używaliśmy dwóch rodzajów opakowań. I w pierwszym etapie wyznaczono te najkorzystniejsze parametry dla baktofugacji, pasteryzacji, homogenizacji, hartowania. Natomiast proces UHT był realizowany w takich parametrach, jak przemysłowych dotychczas były wykonywane. Doświadczenie w tym pierwszym etapie zostało wykonane dla wszystkich zawartości tłuszczu w trzech powtórzeniach. Zakres analityczny w całym tym projekcie obejmował fizykochemiczny skład, czyli nie tylko tam zawartość tłuszczu i tak dalej, cały zakres, jaki możemy w mleku zrobić. Łącznie ze składem białek, czyli zawartość kazeiny, beta-laktoglobulina, wszystkie składniki, które były. Jeżeli chodzi o mikrobiologię, to co według normy, plus rozbudowane przetwarniki, komórki somatyczne oczywiście też, bo norma określa, stabilność termiczna, bo mleko jest przeznaczone do procesu UHT, zresztą tak jest oceniane też jako surowiec, ma stabilność termiczną oznaczoną próbą alkoholową oraz oznaczoną bezpośrednio ogrzewanie w temperaturze 140 stopni, czas koagulacji w temperaturze 140 stopni. Rezultaty, to co zacząłem mówić, rezultaty z pierwszego etapu były wykorzystane w drugim etapie jako całościowy proces, czyli produkowaliśmy tak samo o zawartości 3,8, 2 i 0,5% tłuszczu, mleko, technologią dotychczasową i technologią i przechowywali przez ten okres, który został przewidziany. Po okresie przechowywania na podstawie uzyskanych rezultatów, które
wykazały, że według nowej technologii, tej parametrów tej technologii, surowiec w zdecydowanie korzystniejszych cechach wytrzymywał ten okres 12 miesięcy. Przede wszystkim był konsumpcyjny, bez wad, bez zmiany, jeżeli chodzi o strukturę też produktu, bo szczególnie jeżeli chodzi o zakres oceny, dwie fazy, które są istotne w takim długim okresie przechowywania. To jest faza tłuszczowa, czyli emulsja, podstawanie się, i druga faza to była, jeżeli chodzi o odpostający, ewentualnie osad. I te badania były przeprowadzane przy każdym cyklu badawczym. I uzyskane rezultaty wykazały, że produkt w 20 stopniach bez wad, jeżeli chodzi o struktury i cech organoleptycznych, wytrzymuje ten okres przechowywania. I taka technologia została zaproponowana do wykorzystania w procesie przemysłowym. Przykładowe wyniki, bo niestety jeszcze na tym etapie wynikami szczegółowymi nie możemy się dzielić istotnymi parametrami, które decydują o tej wydłużonej trwałości. Analiza obejmowała również potencjał enzymatyczny tego i zmiana tego potencjału w czasie przechowywania enzymatycznego, czyli lipolizy i proteolizy. Dlatego przykładowe wyniki pokazujemy tutaj na tych wykresach. To jest zawartość laktulozy w mleku 3,8 w 20 stopniach i w 30 stopniach, i jest dla technologii innowacyjnej i dotychczasowej. Dla tego wyróżnika nie widzimy istotnych tutaj różnic. Podobnie jest dla mleka o zawartości 2% tłuszczu i 0,5% tłuszczu. Te wartości nie są znacząco istotne w czasie przechowywania. Wskazuje nam to na przemiany cukru, które następują w czasie przechowywania, nie? Ten wyróżnik. Trzeci etap to prace rozwojowe. Polegały na zakupie maszyn i urządzeń według specyfikacji, które zagwarantują te parametry technologii, która została zaproponowana w pracach poprzednich, czyli tych przemysłowych. Nie? Następnie ocena, tak jak normalnie zakupy się dokonuje, ocena na podstawie specyfikacji, później ocena urządzenia w próbie technicznej, czyli techniczny rozruch, montaż i później rozruch technologiczny. Rozruch technologiczny został zrealizowany i wykonywane są teraz doświadczalne wyroby. Dzisiaj może być może już zakończone. Doświadczalne wyroby, gdzie trwa równocześnie układ doświadczeń, podobnie jak w pracach przemysłowych, przechowywania, czyli ocena trwałości produktu podczas przechowywania w tych trzech temperaturach i czasach, które już tutaj omówiłem, czyli doświadczenie nadal trwa. Dlaczego jeszcze Państwu tutaj tego nie wyjaśniłem? Dlaczego te testy wykonywaliśmy w trzech temperaturach? Ponieważ chcemy znaleźć wyróżniki tych analiz, które żeśmy wykonali, na podstawie tych wyróżników, które charakteryzują nam możliwość, prognozowania trwałości tego mleka w warunkach wcześniejszych, jak
przechowywanie przez jego okres przydatności, czyli prognozowanie trwałości już na samym początku jego przydatności, okresu przydatności do spożycia. Dlatego tutaj mamy jeszcze dodatkowe wyliczenie korelacji, jeżeli chodzi o te zależności temperaturowo-czasowe i rodzaju surowca. To są zdjęcia z instalacji, która jest zamontowana już w zakładzie produkcyjnym. I krótkie podsumowanie. Zakres pracy doświadczalnych, czyli tutaj przemysłowych, umożliwiły opracowanie parametrów dla wybranych procesów jednostkowych. To mówiłem, które procesy. To była laktofugacja, parametry homogenizacji, parametry obróbki termicznej, czyli tak zwanego hartowania, wcześniej pasteryzacji. Dla tej technologii, która pozwoliła nam uzyskać ten 12-miesięczny okres przechowywania w standardowych warunkach, to się mówi, tak tam określane są w normach dla mleka UHT, czyli w granicach 20 stopni. W oparciu o te rezultaty zaprojektowano i wykonano demonstrator, który został uruchomiony i zostały już praktycznie wykonane doświadczalne wyroby na tym urządzeniu. Tak jak mówiłem, aktualnie trwa weryfikacja, jeżeli chodzi o tego okresu przydatności, czy w tych warunkach przemysłowych te parametry zostaną spełnione. My równocześnie na bieżąco analizujemy w tych punktach, które żeśmy wyznaczyli parametry, czyli w czasie procesu pobieramy próby po baktofugacji, po homogenizacji, po pasteryzacji, po hartowaniu i końcowy produkt badamy, czy spełniają te wymagania. To były wyznaczone poprzez, te wymagania były wyznaczone poprzez kamienie milowe, czy spełniają te wymagania produkty w tym czasie jako produkty świeże. Także na bieżąco jest ten proces kontrolowany. Tak jak mówiłem, badania trwają. Dziękuję Państwu bardzo.